Olek, swego czasu media rozpisywały się o wpadce, ale nawet chyba nie twojej, tylko produkcji. Został wyemitowany materiał, gdzie zaliczyłeś mojego takiego plastusia językowego. Nie wiem, jak to można... Faflun, tak zwany faflun. Tak, to było... Jak ty na to zareagowałeś? Emocje. W dwójce o 17:35 piłkarskie emocje. No te emocje mi długo towarzyszyły z tego względu, że ja nie spodziewałem się, że skala tego problemu w dużym cudzysłowie urośnie do takiej rangi, że faktycznie będą się rozpisywały serwisy. O tej wpadce, której nawet bym nie nazwał wpadką, no jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy komputerami, każdy się myli, tak jak ja się pomyliłem, przejęzyczyłem się, zafafluniłem, jak już ustaliliśmy, tak ktoś omyłkowo w ekipie realizacyjnej wyemitował ten materiał, który nie powinien trafić na antenę w klipach, które nagrywaliśmy, w klipach. Mam na myśli po prostu właśnie te wejścia. Każde takie wejście to jest jeden klip, który nagrywamy i później go wypuszczamy właśnie na wypadek, z takim niewielkim opóźnieniem, paru minut, na wypadek właśnie, żeby nie było właśnie wpadek. O, rozumiesz cały ten proces działania. Więc pamiętam, że siedziałem w garderobie, zadzwoniła do mnie Małgosia Tomaszewska i mówi: słuchaj, chyba puścili nie ten klip, co trzeba. Ja mówię: naprawdę, ale o co chodzi? Tata do mnie zadzwonił, że przed meczem miałeś zapowiedzieć mecz i puścili jakąś wersję, w której się przejęzyczyłeś. Zdziwiłem się, poszedłem do reżyserki. Okazało się, że po prostu omyłkowo został zły klip wypuszczony. Niesamowite jest to, że z tego powstały jakieś wirale, że ludzie zaczęli udostępniać to w różnych serwisach, gdzie tam opisywano. Nawet na TikToku. Ale bardzo dobrze, no ja się cieszę z tego względu, że też pokazujemy ludzką twarz, jesteśmy ludźmi, każdy z nas się myli. Oby więcej takich wpadek. Nie było tam żadnych niecenzuralnych słów i tak dalej, więc całe szczęście, że to taka wpadka, a nie inna, bywają gorsze. No ale no, kiedyś musiał być ten pierwszy raz i właśnie nastąpił. Dziś widzę, że masz do tego absolutny dystans, ale czy był moment zdenerwowania? Czy... Nie, na luzie. Ja się tylko zdziwiłem, że faktycznie ktoś zwrócił na to uwagę, ale właśnie na tym polega siła telewizji, że wydaje ci się, jak chodzisz do pracy, no, że traktujesz po prostu ten fach jak zwykłą robotę, do której idziesz, ale jednak ktoś cię z tego rozlicza, ktoś na ciebie patrzy. Ktoś to ogląda. I ktoś bardzo szybko to wyłapuje, ponieważ to wejście, no raptem parę minut po jego emisji znalazło się w internecie, więc widzowie są czujni, no i chwała im za to, że po prostu są, oglądają i że tak się emocjonują, że towarzyszą im emocje. Emocje, tak. Ale to dobrze, to tak trochę zabrzmiało po bałkańsku, więc nie, spoko, ja się cieszę.